już dość spory wybór. Mam tutaj na myśli urządzenia inteligentne. Większość z głowic smart to produkty w oparciu o technologię Zigbee. Część głowic oparta jest również o technologię Bluetooth. Oznacza to jednak kilka rzeczy. Jedną z nich jest to, że potrzebujemy zarówno do głowic Zigbee, jak i Bluetooth bramkę. Taka bramka jest niezbędna, by można było się z nimi komunikować. Wyjątek stanowią tutaj głowice Bluetooth, do których połączyć możemy się bezpośrednio z telefonem. Lecz co, gdy jednak nie chcemy dodatkowych urządzeń lub po prostu jesteśmy na początku drogi smart home, czy też chcemy, by to był jedyny produkt inteligentny. Możemy wtedy skorzystać z urządzenia Wi-Fi, czyli w tym przypadku głowicy termostatycznej w wersji wykorzystującej protokół 802.11 w wersji BGN, czyli standardowego domowego Wi-Fi i połączyć ją z domowym routerem czy też access pointem. I dziś właśnie będzie o takim oto produkcie. Cześć, ja jestem Greku i dziś porozmawiamy, w sumie to już po raz kolejny, o rozwiązaniach, które pozwolą Wam zadbać o to, by grzać tylko tyle, ile trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Głowica termostatyczna Wi-Fi GTW06, czy też GTW06 TRV603, a jeżeli wierzyć etykiecie na pudełku, termostat uzupełniający do grzejników umożliwia sterowanie temperaturą grzejników za pośrednictwem aplikacji lub głosowo, działa tylko z centralą. Nie jest zawarty w zestawie. Na pudełku informacja, że jest to urządzenie Wi-Fi. Jest to sprzęt z ekosystemu Tuya Smart Life. Jak już wspomniałem, mamy do czynienia z produktem Wi-Fi i nie potrzebujemy do niego, a raczej do tej głowicy, bramki. Wystarczy domowy router access point Wi-Fi. I właśnie dlatego, że nie jest to produkt Zigbee lub Bluetooth, potrzebujemy do niego więcej prądu, by mogło funkcjonować zadowalająco długo. Ta głowica wyróżnia się na rynku w sposób taki, że zamiast standardowych dwóch baterii, czyli paluszków LR06, popularnie AA, czyli tych grubych, mamy zastosowane przez producenta 3. Mogę powiedzieć, że jest to również szansa do tego, by korzystać w tym sprzęcie z akumulatorów, czyli zwykłych, grubych paluszków. Zastosowanie technologii Wi-Fi może dać Wam jednak teoretycznie większy zasięg od urządzeń Zigbee, czyli sieci, Waszej domowej sieci Zigbee, jeżeli nie korzystacie w niej z elementów pośredniczących, czyli takich, do których nie ma stale podpiętego zasilania, czyli po prostu są na baterie. Czasem może to być dość istotny aspekt w procesie wyboru, w czasie planowania Waszego inteligentnego domu. Zacznijmy od samego pudełka. Powiem Wam, że nie wygląda ono standardowo. Mam wrażenie, że kupuję jakiś komiksowy produkt. Mnie opakowanie sobą nie przekonuje, ale doskonale wiecie, że to nie opakowanie świadczy o samym produkcie. Jest istotne tylko w procesie podejmowania decyzji o zakupie. Samo opakowanie nie ma najmniejszego wpływu na to, jak działa produkt. To tylko pokazuje o tym, jaką fantazję mają producenci czy specy od marketingu producenta tej głowicy. Co zatem mamy w środku? W środku ja nie wiem, czy ja teraz mogę mówić, czy nie mogę, bo trochę szeleszczę, więc powiem coś, co nie ma istotnego wpływu na sam film i wysypię. W zestawie znajduje się kilka adapterów. Kilka mam na myśli, zgodnie z informacją na pudełku jest ich 6. Czyli mamy 6 adapterów i instrukcję obsługi, która jest w formie fajnej, przejrzystej książeczki w języku polskim. Mimo że jest kilka takich dość śmiesznych wpadek językowych, instrukcja jest naprawdę przejrzysta i bardzo łatwo
zaznajomić się z funkcjami samego urządzenia. Z instrukcji wiemy, że niezbędne są trzy baterie alkaliczne numer 5, czyli LR06 AA, a prąd wejściowy to minimum 6 mikroamperów, poziom ochrony IP20 i głowica przeznaczona jest na zawór M30. W zestawie nie znajdziemy paluszków, o czym informuje producent na pudełku. Wymiary głowicy można powiedzieć, że standardowe, bo jest to 93 mm na 58 czy 59 mm na 59. Jest to walec zakończony pokrętłem. Ta konstrukcja wygląda naprawdę zgrabnie. Można powiedzieć, że jest to wymiar standardowy. Dobrze zaprojektowany, mimo że mam wrażenie, że ten element, czyli samo pokrętło, nie do końca pasuje. Głowica wyposażona jest w jasny i czytelny wyświetlacz, który możemy programowo obrócić. W głowicę wbudowano pokrętło, za pomocą którego sterujemy urządzeniem. W pokrętło wbudowany jest przycisk. Pokrętło umożliwia sterowanie w trybie ręcznym poprzez przekręcenie w lewo lub w prawo, zwiększając lub zmniejszając zadaną temperaturę. Przejdźmy zatem do procesu parowania, czyli konfiguracji głowicy. Jest to banalnie proste, by do tego doprowadzić potrzeba trzech baterii. Głowicę ustawiamy w trybie off, po czym wciskamy przycisk pokrętła przez co najmniej 3 sekundy. Głowica wejdzie w tryb parowania, informując nas o tym, że już się znajduje w trybie parowania, poprzez migającą diodę, a raczej ikonę symbolizującą połączenie Wi-Fi. Instrukcja jest banalnie prosta. Sam proces parowania jest wytłumaczony na pudełku, co jest czymś naprawdę bardzo wyróżniającym na plus, jeżeli chodzi o sam ten produkt. I proces parowania jest naprawdę banalnie prosty i nie wymaga do niego naprawdę żadnych umiejętności, jeżeli chodzi o kwestie związane z technologiami czy też aplikacjami. Jeżeli potraficie zainstalować aplikację w telefonie, to potraficie również skonfigurować tą głowicę. Głowicę testowałem przez ostatnie 2 miesiące, jeżeli chodzi o tryb ręczny, poza aplikacją. Chciałem zobaczyć, jak to jest, gdy macie produkt smart, a nie korzystacie z aplikacji. No i powiem wam szczerze, nie chciało mi się jej parować. Głowica działała przez 2 miesiące w sposób stabilny na bateriach, które nie były najnowsze. Działała stabilnie i bezproblemowo w łazience, gdzie poziom wilgotności bywa naprawdę dość wysoki. Głowica do najcichszych nie należy, jej pracę słychać, ale też dobrze się zbiera i nie ma żadnych zwisów. I grzeje wtedy, kiedy grzać powinna, i nie grzeje wtedy, kiedy grzać nie powinna. Powiem wam, że odnoszę wrażenia, że głowica to produkt pewny. Mimo że sam design, mam wrażenie, że jest taki trochę nieskończony, a producent nie postawił na to, by przynajmniej wnoszę po tym egzemplarzu, by była ona super cicha, to ona działa poprawnie. A jeżeli chodzi o tego rodzaju urządzenia, to naprawdę jest w mojej ocenie na pierwszym miejscu. Jeżeli nie chcecie rozwijać sieci Zigbee lub po prostu chcecie posmakować, czym jest smart home, czyli inteligentny dom, czy po prostu chcecie sterować tylko i wyłącznie jednym grzejnikiem, i potrzebujecie jednej głowicy inteligentnej, no to jest produkt, który może was zainteresować. Jak powiedziałem, ja korzystałem z niej w trybie offline, wtedy również jest ona dobrym wyborem. Po tym, jak wprowadziłem ją do domowego systemu, sam proces parowania był naprawdę bardzo prosty i zrobiło się praktycznie wszystko samo. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zachęcam do subskrypcji, by nie przegapić kolejnych. Pamiętajcie, wsparcie kanału poprzez zostawienie subskrypcji, lajka czy też komentarza. Link do produktu możecie znaleźć w opisie jak zawsze. Produkt nabyty przeze mnie w internetach. Myślę, że jest wart swojej ceny. Więcej znajdziecie w linku w opisie. Zapraszam również na mojego bloga, gdzie znajdziecie kilka innych ciekawych informacji.
Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. Cześć.